proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu. Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie do Sysio jest Kowalczyk. Teraz. Szeroka grupa drużyn walczących o start w Pucharze UEFA zwiastuje emocje do ostatniej serii spotkań. Przy obecnej punktacji dobra passa kilku kolejnych zwycięstw może zapewnić jednej z drużyn europejski start. Doskonale zdają sobie z tego sprawę piłkarze Lecha i ŁKS-u, ale tak jak w poprzedniej kolejce, obie drużyny tylko zremisowały, tym razem w bezpośrednim spotkaniu. Lech Poznań i ŁKS Łódź. Oba zespoły sąsiadują w ligowej tabeli i myślą o grze w europejskich pucharach. Poznaniacy i Łodzianie grają z meczu na mecz coraz lepiej. I trudno się dziwić, że trenerzy obu zespołów myśleli o zwycięstwach w tym pojedynku. Bardzo się pan obawia tego spotkania? Tak, ŁKS to drużyna typowa mieszanka młodości z rutyną. Przypomnę, że w przodzie Dubicki, Saganowski i Terlecki, z tyłu rutyniarze z Chojnackim, Krysiakiem, Czachowskim z przeszłością reprezentacyjną, że na pewno jest to zespół bardzo groźny. Co pan powiedział swoim zawodnikom w szatni? To znaczy, że należy zwrócić na te nazwiska, szczególnie z przodu, co wymieniłem. To są zawodnicy bardzo młodzi, bardzo szybcy. ŁKS ostatnio zbiera dość pochlebne recenzje i będzie to trudny pojedynek. Liczy pan na zwycięstwo? Na swoim boisku należy tego oczekiwać. Trener Leszek Giezielski przed meczem zapala kolejnego już papierosa. Nie będę, panie trenerze, liczył panu. Nerwy? Ja sam nie liczę, bo nie panuję nad tym, ale ja bardzo późno zacząłem palić i doszedłem do wniosku, że to nie jest groźne dla mnie. Ale to nerwy? No chyba nerwy, no bo ja należę do ludzi, którzy żyją tą piłką nożną. No nie przy piłce, tylko żyję piłką nożną. Przyjechał pan wygrać? Taki mamy cel, ale jak będzie wyglądało, to mi trudno powiedzieć. Ja nie jestem wróżbito. Tylko wierzę w swoją drużynę. Żeby wygrać, trzeba wykorzystać słabe punkty Lecha. Jakie one są? No, znamy chyba się dobrze nawzajem. To nie jest żadną tajemnicą, w jakim składzie gra Lech, bo my obserwujemy, widzimy. Ci zawodnicy są nie tylko mnie znani, bo ja nie gram, ale zawodnikom są znani. Ale ja wierzę w swój zespół, wiem, co posiadam. I gramy nieźle, może nieskutecznie, a jak będzie dzisiaj, to nie wiem. Asem trenera Jezierskiego w tym spotkaniu miał być młody i bramkostrzelny napastnik Marek Saganowski, objawienie piłkarskiej wiosny. On właśnie dla Łodzian miał zdobyć zwycięskiego gola. Strzeliłem 7 bramek, więcej niż już Marcin Mięciel, który szkoda, bo odszedł do Legii, który miał 6 bramek. W tej chwili jestem najskuteczniejszym strzelcem. Skąd bierze się ta skuteczność u pana? Myślę, że to wszystko się bierze z tego, że cała drużyna gra już ze mną w tej chwili i dostaję takie piłki, z których no, trzeba 6 bramki. Zna pan swoje słabe punkty? No znam. Znam. Jakie one są? Nie chciałbym ich zdradzać. Obrońca Lecha Paweł Bocian bardzo dobrze pilnował najskuteczniejszego strzelca gości. Dzięki temu nie udało się Łodzianom zdobyć zwycięskiego gola. Przez 90 minut kibice byli świadkami słabego widowiska piłkarskiego. Żadnemu z zawodników nie udało się skierować piłki do siatki. Najbliższy zdobycia gola dla poznaniaków był Krzysztof Piskuła, który dwukrotnie próbował zaskoczyć bramkarza Zbigniewa Robakiewicza. Również goście mieli dwie okazje na strzelenie bramki, jednak Grzegorz Wodzyński przegrał pojedynek z bramkarzem Lecha. Szkoda, że poznaniacy mimo przewagi w tym spotkaniu nie potrafili rozstrzygnąć tego pojedynku na własną korzyść. Po słabym meczu bezbramkowy remis, który zadowala tylko Łodzian. Jest kolejny talent do zmarnowania. Marek Saganowski jest bardzo młody, bardzo zdolny i strzela bramki. To kilka podstawowych warunków, by już wkrótce nie grał. Czekamy teraz na kilku takich, którzy o to zadbają. Na pewno się znajdą, tak jak w przypadku Marcina Kuźby. Za nami już 8 wiosenna kolejka, a piłkarz ten dopiero teraz opuści trybuny. A wszystko dlatego, że ktoś z kimś nie potrafił się dogadać, a ktoś, kto powinien ten spór rozstrzygnąć, też nie wiedział za bardzo, co zrobić. Ostateczne wyjaśnienie tej sprawy podobno dziś za godzinę w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tymczasem dwaj inni pretendenci do trzeciego miejsca spotkali się w Katowicach. WKS wiosną gra w kratkę, Stomil świetnie zaczął, ale teraz spisuje się bardzo słabo. Na mecz GKS Katowice Stomil Olsztyn warto było się wybrać, by obejrzeć tę bramkę.
Zdobył ją Arkadiusz Szczygieł strzałem z woleja. Ten gol wychowanka szkółki Stadionu Śląskiego, zdobyty w ostatniej minucie meczu, pozwolił widzom zapomnieć o wcześniejszych rozczarowaniach, o marnowanych przez katowiczan sytuacjach, w czym celował Jan Furtok. Strzelec bramki nie ukrywał swojej radości, tym bardziej, że była to pierwsza w tym sezonie i najefektowniejsza w meczu. Dziękuję bardzo za pochwałę. No, tak się złożyło, że akurat trener Piekarczyk postawił na mnie dzisiaj jako pierwszego wchodzącego. No i chwała Bogu mi za to, że po prostu pokonałem takiego znanego bramkarza. No i oby tak dalej, nie? Uśmiechnęło się do mnie słoneczko, które teraz zaszło, no ale tak jest piłkarstwo po prostu. Ta bramka ustawiła spotkanie zespołów kandydujących do gry w Pucharze UEFA. W siódmej minucie meczu Katowice Stomil po rzucie rożnym Bogdan Pikuta zdobył prowadzenie. To była czwarta bramka Pikuty w rundzie wiosennej. Ten piłkarz staje się najgroźniejszym napastnikiem Katowic. Jego celny strzał otworzył gospodarzom drogę do zwycięstwa nad Stomilem. Gdybyśmy wykorzystali chociaż połowę sytuacji, jakie mieliśmy i do przerwy, i po przerwie, to wynik mógłby być o wiele wyższy i gra byłaby spokojniejsza, a tak to ta nerwówka była prawie do ostatniej minuty. Kariera tego piłkarza została przerwana w dramatycznych okolicznościach. Przed rokiem napastnik Dariusz Wolny zemdlał na treningu, a lekarze stwierdzili niewydolność serca. Teraz jest kierownikiem drużyny GKS. Jak człowiek grał, można było coś wpłynąć na wynik meczu, a niestety siedząc na ławce człowiek się bardziej denerwuje i nie jest po prostu, to jest taka tak zwana niemoc, nie można nic zrobić, żeby pomóc drużynie. Jedyne co mogę pomóc, to chodzić z numerkami i zmieniać. Ale wydaje mi się, że bardzo fajna jest praca, jaką mam, kierownikiem drużyny jestem i bardzo z tego cieszę. Nie wyobrażam sobie w ogóle nic, znaczy w ogóle jakiejś innej pracy, co bym mógł w ogóle robić w życiu. Człowiek tak stanął na rozdrożu i dobrze, że GKS wyciągnął tą rękę i pomógł mi akurat zostać kierownikiem. Porażka zawsze w jakiś sposób jest rozczarowaniem, bo bez względu na to, gdzie się gra, zawsze jest nadzieja na to, że będzie dobrze, że zdobędzie się, jeżeli nie komplet punktów, to przynajmniej remis. I dzisiaj wydaje mi się, że taka szansa była. Można powiedzieć, że GKS miał rzeczywiście więcej sytuacji, natomiast my w drugiej połowie mieliśmy optyczną przewagę. GKS dzisiaj nie był za mocny i wydaje mi się, że można było się pokusić o to, żeby zdobyć chociażby jeden punkt. Drodzy Państwo, to były naszym zdaniem najciekawsze środowe spotkania. Teraz krótko o pozostałych. Śląsk do Krakowa pojechał pod wodzą swego menadżera Waldemara Prusika. Były reprezentant Polski będzie mógł pochwalić się znakomitym bilansem pierwszoligowego trenera. Wrocławianie pod jego opieką wygrali i było to pierwsze zwycięstwo Śląska wiosną. Bramki dla gości strzelili Góra oraz Ilski. Gospodarze odpowiedzieli tylko golem krzywdy. Do następnego meczu Śląsk poprowadzi Wojciech Łazarek. Ocknęło się także Zagłębie. W Lubinie gospodarze załatwili sprawę bardzo szybko, wbijając Górnikowi dwa gole w ciągu pierwszego kwadransa. Strzelili je Dariusz Lewandowski i Grzegorz Szeliga. Zabrzanie zabrali się za odrabianie strat zbyt późno. Rozmiary porażki zmniejszył Andrzej Orzeszek. W Tarnobrzegu spotkały się dwa ostatnie zespoły w tabeli. O pierwszoligowy byt walczy już praktycznie tylko jeden z nich. Siarka, doznając wiosną siódmej kolejnej porażki, chyba już spasowała. GKS Bełchatów szuka punktów, gdzie się da. W Tarnobrzegu goście zdobyli 3 punkty. Dzięki bramkom Kukulskiego i Prucheńskiego gola dla Siarki strzelił Zagórski. W pozostałych meczach bez bramek. Stal zremisowała u siebie z Rakowem, a Sokół z Pogonią Szczecin. Pierwsza część tabeli. Na pierwszych 5 miejscach bez zmian to, co powtarzamy bez przerwy. Legia 6 punktów przewagi, Widzew 2 mecze zaległe. Na 6 miejsce awansował GKS Katowice, na 9 spadła Amika Wronki. W dolnej części tabeli awansowały drużyny Zagłębia i Śląska. To dzięki zwycięstwom spadły drużyny Sokoła i Lechii na 3 ostatnich miejscach bez zmian, ale GKS Bełchatów zdobył wiosną już 14 punktów. W klasyfikacji strzelców bez zmian w środę pauzowali i Marek Koniarek, i Piotr Prawucki. Zapraszamy do naszej zabawy w systemie Audio Tele. Wybieramy bramkę 25. kolejki. Bramka numer 1, Arkadiusz Szczygieł, GKS Katowice.
Telefon 0735 251. Opłata dla całego kraju jednakowa 96 groszy, w tym VAT. Bramka numer 2, Sławomir Gula z Widzewa. Telefon 0735 252. Bramka numer 3, Marcin Mięciel, Legia. Telefon 0735 253. Te wszystkie telefony podane są również w telegazecie. Bramka numer 4, Grzegorz Szeliga, Zagłębie Lubin. Telefon 0735 254. Wreszcie piąta nasza propozycja, Krzysztof Zagórski z Siarki. Telefon 0735 255. Na Państwa telefony czekamy do poniedziałku do godziny 12. Wśród tych, którzy wezmą udział w naszej zabawie, tradycyjnie rozlosujemy 10 pamiątkowych koszulek. Dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.